przerwa w serialu. Zaraz chyba kawka jakaś wyjdzie, jednak to była 22 wybija. Na pewno, bo o 20 nie wypiliśmy właśnie, więc ja tu chętnie. Nie wiem, czy tak jest lepiej, czy tak. Nie wiem. Chyba tak, ten serial to taki dość specyficzny. Bo nie oglądasz. Fajnie. Oglądam, to znaczy nie tylko to oglądam. No właśnie, nie wiem. Dość interesujące. Chociaż nie jest to najlepszy serial, jaki oglądaliśmy. Nie, chyba nie będzie. A wczoraj skończyliśmy jaki? Żmijowisko. Żmijowisko. I ten no, trzymał w napięciu. No fajne, było zaskakujące zakończenie, fajne. Tak. No powiedz to. Także jak na polski serial, to dobry. Tak, ja mogę to powiedzieć, bo ja za polskimi serialami, w ogóle za polskimi filmami... A nie, to źle bym to powiedziała. Mhm. Za współczesnymi polskimi filmami. W większości nie przepadam i współczesne mam na myśli te takie ostatnie, te takie z, powiedzmy z ostatnich, nie wiem, to klasyka, ja. 10 lat. Hydrozagadka. Nie, to aż tak daleko nie. Hydrozagadka to akurat jest ostatni z tych, który mógłby mi się podobać. No ale ale akurat Żmijowisko było fajne. Podobało mi się. No ale to nie jest pierwszy, jedyny polski serial, który tam się podobał. No, bez przesady też, nie? No i co? Trochę się w sumie uśmiałam przed chwilą. Rozbawiliście mnie pięknie. O, komunie. Co niektórzy mnie rozbawili tam. Komunie wywołuje emocje. Tak. Są takie tematy, które wywołują zawsze fajne komentarze. Dla mnie akurat takie do śmiechu bardziej, bo są takie tematy również, które my czasem jakoś tam o nie zahaczamy, ale na pewno nie są to rzeczy, tematy, sprawy, na które będziemy z kimkolwiek dyskutować, czy to w komentarzach z obcymi ludźmi, czy no może z kimś bliskim, tak, ale no na pewno nie, bez obrazy, ale... A ta jedna była dobra, że... Komentarze? Tak, no. Co, żeby się nie pogniewali, chyba tak? Nasze dziadki z grubsza raczej nie wnikają aż tak bardzo w nasze życie duchowe. Można powiedzieć, że w ogóle nie wnikają, ale to nieistotne. W każdym razie to, w co wierzymy, jak do tego podchodzimy, no to zupełnie nie jest temat do omawiania, ale w związku z tym, że jest to aktualnie i w ogóle w jakimś sensie to różnie bywa, no ale tak, w związku z tym, że to jest część jakoś naszego życia, a my robimy vloga o naszym życiu, no to się różne wątki, w tym też akurat dzisiaj komunia przewijają. Się będzie przewijała cały rok, więc i nie tylko ten rok, bo jeszcze mamy dwoje kolejnych dzieci. Też pójdą do komunii. Pójdą. Tak. A tak w ogóle a propos, to ciekawe, czy przysłysze są dzieci, które nie... Tak, są. Są. Oczywiście, że... Myślałem, że tutaj to raczej... Nie, są takie dzieci. Wyłamuje, bo się boją ludzie dziadków. Tak. Nie no. Widzę, że... Się niektórzy nie boją. No w każdym razie no, nasze dzieci idą do komunii. Cała trójka. Cała trójka również jest ochrzczona. My również braliśmy ślub kościelny. I też jesteśmy ochrzczeni. I byliśmy jak to się mówi? Bierzmowani też byliśmy. Także jakby to tyle, jeśli chodzi w skrócie o to, jak się tam sprawy u nas te duchowe mają. I to jest wszystko, co na ten temat powiemy. I nie będziemy w ogóle z nikim na ten temat dyskutować. Także jakieś takie te wycieczki w to samo, że możecie tam, mówię tutaj do tych konkretnych, nie wiem, co wiedzą, to raczej sobie darujcie. Bo nie damy się wciągnąć w takie rzeczy. Tak samo, zresztą na przykład inny przykład, tak po polsku. Ale też taki bardzo ostatnio świeży. Szczepionki, to też jest temat, na który ja się nie wypowiadam, z nikim nie będę na ten temat rozmawiać. Niech każdy robi jak chce. Wiesz, jak to działa. To wcale może nie mieć do ciebie o to pretensji, ale ma możliwość do pierdzielenia to... Nie, to też... są tacy, żyjemy w takich czasach, są tacy ludzie, którzy naprawdę wierzą. Jeśli chodzi o szczepionki, to już w ogóle. Są dobra, przekonania, różne dobra. Szkoły, różne, wiesz. Okay. Tylko po prostu ja jestem zdania, że każdy powinien sobie i innym dać przestrzeń do własnych decyzji i do własnych osądów i niech każdy robi tak, jak uważa za właściwe dla niego i dla jego rodziny, dla jego dzieci i tak dalej. Na pewno nie jest to temat, który będę poruszała w jakiś tam, jakikolwiek sposób. Już nie mówię nawet teraz o komentarzach. Nie będę się na ten temat wypowiadać. Jak zrobiliśmy szczepionkę na COVID, pamiętasz? Pamiętam.
To dopiero było. Ale wiesz, tutaj jest COVID, to był jeszcze jakiś taki no, dyskusyjny i w ogóle temat taki, no, taki trochę nieznany, no, nikt do końca nie wiedział, dużo było takich mitów wokół tego i różnych, no, no nie co, tylko mitów, no różne historie krążyły, nie? To co pisali, no, to są, no właśnie o tym mówię, ale dobrze, no nie, i właśnie dlatego ja nie chcę o tym rozmawiać, no tutaj mówię, to w ogóle ja, dla mnie jest różnica, czy mówimy o szczepionce na COVID, czy na innych szczepionkach, no taka powiedzmy no, różnica, no. Na myśli to przekonanie i chęć przekonania reszty. Znaczy, chociaż, możecie nas no dobra, nie przekonywać, my nie będziemy nikogo przekonywać. To są tematy, na które się nie dyskutuje. No. Są takie tematy, o których się nie ma. Znaczy, no, po prostu nie ma sensu o tym dyskutować, bo ani my nie chcemy kogoś przekonywać, ani my nie chcemy, żeby ktoś próbował przekonywać nas, bo i tak nas nie przekona. A gotowanie ryżu i kaszę czytałaś w plastiku? Tak. W dzisiejszych czasach, że nie masz tak elementarnej w ogóle kurde wiedzy. I jeszcze dajesz to dzieciom? Nie, no generalnie staramy się żywić nasze dzieci woda zdrowo. Woda z plastikowej butelki, koleżanko. Ale... Wiedziałaś o tym? Słyszałam. No tak, słyszę, stykam się z takimi teoriami, ale no ja nawet bardziej niż ty wychodzę z założenia, że no nie można dać się zwariować. Oczywiście sporo... Oczywiście jamnica ze szkoła smakuje lepiej. Sporo jest... To jest bardzo istotne, żeby jeść zdrowo, żeby oddychać świeżym powietrzem, żeby uprawiać zdrowy tryb życia. W ogóle mam na myśli jakiś ruch, sport i tak dalej. Do tego dochodzą wszelkie te teorie o, nie wiem, o plastiku, o aluminium, no o Jezu, o wszystkim w ogóle. Tylko no, to nie wiem, co jakby to trzeba było zrobić, żeby tak uniknąć na każdym kroku. W ogóle no to na każdym kroku jest się narażonym na tak typu czyhające niebezpieczeństwo. To jest coś tego typu, jak ta babka, której już nie ma w komentarzach. Ta, co tak na siłę nas próbowała namawiać na sprawdzanie składów i w ogóle chleba w ogóle tam pieczywa i tak dalej. No, prawda jest taka, że no, sprawdza się składy różnych produktów, ale i no, też mamy... I mamy też pewne swoje przyzwyczajenia, od których nie ma ustępstw, a są takie, od których tam po prostu są większe ustępstwa. Ale właśnie po pierwsze nie da się być niewolnikiem, po drugie żyjemy w jakimś określonym świecie i nie da się tak totalnie oderwać w ogóle od wszystkiego, bo wystarczy się zastanowić nad tym, czy mamy zdrowe powietrze wychodząc na dwór. No nie mamy. No i w związku z tym co zrobić? Chwilowo nie oddychać. Po co sobie mnożyć takie trudności? Teraz jeżeli ktoś uważa, że lepiej jest gotować na przykład kaszę, albo ryż bez tych worków. Niech się wsypuje do garnka bez worków. No gdzie problem? Rozumiem. Ale ty ten dzieci pewnie. No tak, jak tak. No. Ja bym była bardziej za tym, żeby na przykład bardziej powszechnym było to. Akurat mamy szczęście, że u nas w szkole raczej zwraca się na to uwagę. Poza tam drobnymi wyjątkami, ale no ja bym była za tym na przykład, żeby uczyć dzieci od młodego takich właśnie prostych zasad zdrowego żywienia, żeby nie żarły słodyczy w nadmiarze, żeby nie były tym obrzucane na każdym kroku i żeby nam rodzicom, którzy starają się jakoś nad tym zapanować, nie było to utrudniane na każdym kroku właśnie przez jakieś takie no czasem szkolne na przykład jak to się mówi, takie luzowanie, no. No ale dobra, no to tam znowu zbaczamy trochę z tematów. W każdym razie są takie tematy, na które po prostu się nie wypowiadamy szerzej. Czasem tylko wspominamy, że one tam gdzieś się przewijają, tak jak szczepienie było, no to powiedzieliśmy, że było. Komunia jest, będzie, no to mówimy, że będzie. Ale jeśli chodzi o jakieś takie kwestie światopoglądowo, nie wiem, ideologiczno, etyczne, nie? Mhm. To tu się nie wiadomo. Jeszcze ciekawym tematem jest to, że my nic w życiu nie robimy. Nie zarabiamy. Znaczy nie pracujemy. Wszystko nam się spada tak samo po prostu. A konto nam wpada. A pieniądze ogólnie bierzemy po prostu z bankomatu. Gdybyście jeszcze mieli jakieś... Bo wiemy skąd są pieniądze. No tak. No. Także tak. Więc jak tam często pytacie o to,
co zrobić, żeby w życiu nikt nie robić i żeby były pieniądze, to po prostu trzeba wiedzieć, gdzie jest bankomat i iść wyciągać. I już. Trzeba wiedzieć, jak z piątkę dycha, jak to było? Z piątkę. Jak zrobić z piątki dycha? No. No właśnie. No. To co, teraz kawa? Bo już wybiło 10 minut. Idę robić kawę. Ale jakoś mi to tak... Nie wiem, chyba to zależy. Gotuje się w wielu domach, myślę. Zależy od dnia u nas, znaczy u mnie. Bo czasem jest tak, że się jakoś tak bardzo... nie przeżywam, w sensie, że mnie dotykają komentarze, tylko przeżywam. W sensie tak się analizuję i tak w ogóle staram się zrozumieć. No nie? Mam takie dni czasem. A dzisiaj pomimo tego, że jestem zmęczona, to po prostu się uśmiałam. Ja do jakiegoś czasu to tak czytam i to... Nie, ja w ogóle... Ja to w ogóle przestałam czytać. Patrz tutaj. No tak sobie to... A no. Tak, czasem sobie tak pokazujemy. Widziałeś to? A, czytałaś tamto? No tak, no i oczywiście tak jak już kiedyś mówiłam, dziękujemy za wszystkie komentarze, a szczególnie za te dobre i wiem, że jest ich dużo. Ja, jak już też mówiłam wiele razy, pobieżnie wszystkie przeglądam. Czasu do czasu siądę i tam trochę odpiszę, ale naprawdę wbrew temu, co się może wydawać, to nie jest tak, że tak za dużo czasu mamy, więc no ciężko by było tak. Nie wiem, czy dobrze odpowiadać. Ale jeśli oglądasz kanał, którego nie lubisz, jeśli w tym kanale ci, którzy go nagrywają, cię wkurzają, względu na to czym, a jeśli wszystkim to w ogóle, jeśli ty to oglądasz, jeśli jeszcze komentujesz, pisząc, że to i to ci się nie podoba, to i to źle i to w ogóle, nie wiem, zrąbaliście, to nadal funkcjonujesz jako fan takiego kanału, prawda? Mhm. Subskrybent czasem. Nie, subskrybent to chyba nie, bo to już chyba widać, tak? Nie musi być widać, możesz to wyłączyć, no. No, teraz podpowiadam tym, co nie wiedzieli. Że co? A, że można subskrybować, żeby wiedzieć, nie było, tak. No, nie musimy wiedzieć, że subskrybujecie, więc no właśnie. To taka mała podpowiedź. Zachęcamy. Nie, no. Śmiejemy się tak trochę. I tym właśnie, że się trochę śmiejemy i że nam się... No tak się wesoło zrobiło, to się dzielimy. A jutro przed nami kolejny, pewnie trochę mniej intensywny dzień. No wtorki są wyjątkowo intensywne, ale ogólnie no to wiadomo, rozkręca się wrzesień, rozkręca się rok szkolny. A ja nawet powiem ci, ale nie, to nie mogę teraz znać, to jak się rozłączyć. Bo a propos właśnie tych wszystkich tematów, które poruszyliśmy, to mamy super pomysł na parę filmów. Domyślam się chyba, bo ty masz czasem takie szalone pomysły. Tak, rozszyfrowali, a to właśnie... Wiem, już kiedyś rozmawialiśmy chyba o tym. Chyba już kiedyś mi przedstawiałeś pewien pomysł. No. Zaraz ci powiem, jak się tylko rozłączę. To popijam kawkę. Tak, i to zaraz. Co zrobisz? Bo przecież ja tam dostałam. Bo ty przecież jesteś leniem i księciuniem, a już też były dobre. To nie? Tak. A ja niewolnica. Kto to tam dobrze wymyślił? Niewolnica, barba. Ale nie, to już było dla żartu. No wiem, właśnie to było zarąbiste. Aha, że właśnie... ci łańcucha popuściłem, czy coś tam takiego? Nie, ale ktoś napisał, tak jak była kiedyś niewolnica Izaura, tak ta moja Barbara była przekształcona z Barbaura, chyba z U w nawiasie w środku. To było fajne. Ktoś to fajnie wymyślił. Podoba mi się. Tak, no. I te też nas bawią, ale tak bawią nas fajnie, no. Znaczy wszystkie nas fajnie bawią, ale takie dobre, naprawdę dobre, to bawią nas szczególnie. Ja tak korzystając z okazji, to chciałbym pozdrowić tych, którzy się teraz bawią w hotelu Szafie. I sobie piją piwko. Czekaj. No. Zobaczymy. Zobaczymy, czy oglądają. No, sprawdzimy, to będzie test. Ale ja sobie nie mogę przypomnieć, mówiłeś mi coś ostatnio. Nie, ja to widziałem na Facebooku, w relacjach. No, a na plaży był miodzie widziałem. Ale dobra, to mniejsza o to. Tak to się jak powiedziałem. Przysłuchaj, też jest fajnie. No, ale pewnie cieplej niż nad tym morzem. Dobra.
Długo będę czekał na tą kawę? Zależy, jak szybko chcesz iść do kuchni, żeby sobie ją zrobić. Zara. No. Tak to działa, niestety. Buntuję się przez te komentarze. Już dopiero, wiesz, po przeczytaniu kilku przez takich wiem, że mogę, no. Teraz się okaże, że coś będę musiał robić. Przyciszać telewizor? Wyłączyłam te komentarze. O, i wyłączę. Kanał zamkę. Dobra. Dobra. No to przegadaliśmy, widzę teraz już prawie 16 minut. Jak wam się spędzam wieczór z nami? No teraz. Ja nie mogę tym pukać, bo ja jak to trzymam, to ciągle tym pukam, bo to jest takie wciągające, przez to, że to ma magnes w środku. Znasz to uczucie? Że tak chcesz, że chcesz to zrobić, bo to jest przyjemne po prostu. No. Dobra, już. Będzie. Cięcie. O mój Boże. O, ciekawe, czy teraz jak pójdę do kuchni, a nie, no bo wtedy pójdę... Nie, wodę wstawić. Idź, no idź, to jest dobry pomysł. No nie. To będzie tak, jakby wygrali. A daje tą satysfakcję. Teraz taki aplauz powinien zostać tu podłożony w tym filmie. O, ja to jestem taki jak ten kit. Nasz bez się poleży. Ktoś mi to mija. Śpię dalej. A żarcie to po prostu ma być. To nie byle co. Tylko no, najlepiej ci. Ja sam nie będę. Ja to też. Coś było z tym nakładaniem. A, że sobie sam nawet nie gotuję, jeszcze nawet nie nałożę. Dobra, już. No. Pokaż się, pokaż. O, a prawek zobaczcie. No bo to o Jezu. Zmęczony. Dobra. Tylko nie spodź się tam przy tym wstawianiu wody. O Jezu. Oj, lubię to swoje żyćko. Jezu, weź już. Nie lubię tego słowa. Ja też nie. A ty co, tylko leżysz? No. Super. Należy mi się. Niby poczę. Po wszystkim. Już. Teraz to naprawdę nie ścisz, nie ścisz. Włącz głośnik. Tamto? Zrób odwrotne ściszenia, no. Nawet się wyłączył w ogóle, bo myślałem, że nie wrócimy do niego. Gdzieś? Go szukałeś? Dobra, faktycznie, to już chyba będzie. No myślę. 20 minut to wystarczy, nie? Zdecydowanie. Po prostu ja chcę wstać, robić tą kawę, a się przykryłam specjalnie po to właśnie, żeby... I ruszyła, proszę pani. Nie, właśnie czekam, aż skończysz. Aha, dobrze. To nara, ciao.